jeszcze wciąż mnie wkurza mój kochany JPEG. Jak takie piękne okoliczności przyrody są, już troszkę lepiej, znaczy teraz jeździ bardzo fajnie. Czekajcie, przyciszę. Przyznam chyba jednak rację ludziom, którzy mówią, że mają być świece irydowe. Tam też Przemo Makowski, którego pozdrawiam, powiedział mi, żebym na masce sobie zobaczył, tam jest symbol świecy i faktycznie to są rzeczywiście te czempiony irydowe. Wymieniłem te France z powrotem na irydowe, no nówki w zasadzie mam włożone w tej chwili, no jeździ przepięknie. Wymieniłem tam cewkę zapłonową jedną, która siała tym błędem 308, mam nadzieję, że się więcej nie pojawi. Zrobiłem to tam z 2 tygodnie temu i długo jeździł bez żadnego błędu, teraz ma jeden. Ale to jest ten 1494, czyli od EWAP-u. Gdzieś pewnie jest nieszczelność jeszcze. Ale... mówię, nie chcę jeszcze palić cały czas, na jak jest taki ciepły i odczeka się tam 20 minut, 10 minut, no więcej niż 10, no. Powiedzmy tylko 20 minut się odczeka, to ciężko tak pali. Ale kurna, lubię tą cholerę cholerną. A jeszcze teraz postawię go w lesie, umytego. To jak będę sobie na niego patrzył, to jeszcze bardziej będę go lubił. Tak. I dobry music, pamiętajcie. Zobaczcie, zrobiłem 400, no prawie 400 km. Większość trasą, trochę tylko tam po lesie, trochę uliczkami jakimiś małymi. I wcale nie jechałem wolno. Zobaczcie, 15,5 średnia. Więc jeżeli ktoś opowiada bajdurzenia, jakie to jeepy są paliwożerne, no oczywiście 15-16 litrów to nie jest mało, tak? Ale to jest prawie 5-litrowy silnik, no ludziska, no. Naprawdę fajnie pali, kurde, i nie jechałem jakoś bardzo wolno, 120 z hakiem tam po trasie, trochę wyprzedzania z butem w podłodze prawie, także moim zdaniem bardzo ładnie jeździ. Prawda, Potasie? Pies nie jest zadowolony z tej drogi, niestety. No dobra. Bardzo fajnie teraz jeździ, naprawdę. Oczywiście parę jeszcze mankamentów jest do wyprostowania, ale jeździ elegancko.